Zabłocie marzeń realizowany jest przez Świecką Fundację Rozwoju w 2020 roku. Dlaczego Zabłocie i dlaczego marzeń? Powód jest w gruncie rzeczy bardzo prosty. Świecka Fundacja Rozwoju swoją siedzibę ma przy ulicy Dworcowej 2, a ulica Dworcowa 2 to ulica, która mieści się w Zabłociu właśnie. Zastanawialiśmy się razem w zespole dość długo nad tym, czemu w tym roku dedykować wniosek, który składamy do Funduszu Społecznego Grupy Żywiec. I uznałyśmy, że to czas na to, żeby zapytać mieszkańców, co sądzą o swoim miejscu zamieszkania, co sądzą o Zabłociu, jak się tutaj czują, czy jest im tutaj dobrze, co chcieliby zmienić, jakie mają potrzeby, jakie mają uwagi. I tak też się stało. Nie przewidziałyśmy jednej rzeczy, nie przewidziałyśmy pandemii. Pandemia spowodowała konieczność redefiniowania projektu. W dużym stopniu przerzuciłyśmy działania do sieci. I jedno z ważniejszych pytań, które zadaliśmy, to pytanie o kwestię bezpieczeństwa pieszo-rowerowego. I w zasadzie temu poświęcony był projekt. Od bezpieczeństwa pieszo-rowerowego, od możliwości przemieszczania się po Zabłociu, poprzez atrakcje, walory, utrudnienia i perspektywy. Na samym początku postanowiliśmy zrobić przyjazną grafikę, która gdzieś zafunkcjonuje w przestrzeni i pozwoli mieszkańcom Zabłocia kojarzyć właśnie z takim planowaniem, marzeniem o Zabłociu jako o miejscu atrakcyjnym. I w tym nam pomógł zespół szkół budowlano-drzewnych w Żywcu. A następnie przystąpiliśmy do planowania przejazdów przez Zabłocie, jakby zinwentaryzowania tego, co mamy, czym dysponujemy, jeżeli chodzi o ścieżki piesze i rowerowe. I najpierw wypróbował to zespół, tutaj nasz fundacyjny plus osoba, która przygotowywała raport, a później już zaprosiliśmy do tego spaceru, oczywiście uwzględniając wszystkie wymogi bezpieczeństwa mieszkańców Zabłocia i tych, którzy niekoniecznie mieszkają na Zabłociu, ale często tu spędzają czas. Zaprosiliśmy do wspólnego przejazdu i najpierw odbyło się planowanie tego przejazdu przed samym spacerem badawczym, a później już warsztaty po. Na samym końcu zaproponowaliśmy ankietę online'ową, w której mieszkańcy mogli się wypowiedzieć na temat samego Zabłocia, jak i tego bezpieczeństwa, które nas interesowało, jeżeli chodzi o poruszanie się zarówno rowerowo, jak i pieszo tymi ścieżkami, które tutaj funkcjonują. Podsumowując wyniki badań, wskazywano nam na trzy różne kluczowe informacje. Pierwsza rzecz to, że Zabłocie wciąż jest słabiej rozwiniętą dzielnicą Żywca. Niemniej jednak jest to dzielnica z dużym potencjałem. Potencjał to przede wszystkim i rzeka, i obiekty historyczne, dużo terenów zielonych. Niemniej jednak są to tereny przede wszystkim zaniedbane i niedostosowane do ruchu rowerowego. Nasza część ulic tutaj to ulice główne jednak w mieście, które są mocno zatłoczone. Przejeżdża się po nich duża ilość pojazdów samochodowych, brakuje ścieżek rowerowych, a te, które są, nie są ze sobą połączone w ścisłą całość. Niemniej jednak dużym plusem jest to, że naszą ankietę wypełniło 100 osób, w większości osób na co dzień przemieszczających się po Zabłociu, więc informacje, które nam przekazywano, to informacje od praktyków, osób doświadczonych w ruchu rowerowym po terenie dzielnicy. Rowerem po Zabłociu jeździ się świetnie, ale brakuje nam niestety takich dróg, którymi możemy jeździć bezpiecznie. Problemy, zagrożenia, jest tego sporo, ale wierzymy, że to, co dzisiaj udało się nakreślić, to będzie początkiem do tego, żeby rzeczywiście powstała sensowna sieć użytecznych, naprawdę użytecznych i bezpiecznych ścieżek rowerowych na Zabłociu.